W domu ojca mego wiele jest mieszkań. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 2 do 3 wersetu. Wiem, dokąd zmierzam. Kierowca autobusu ma przerwę na parkingu. Jego pasażerowie zapewne spacerują po mieście. Traktat chrześcijański, który podał mu pewien człowiek, który opowiada o tym zdarzeniu, trafił do rąk. I ten człowiek tak opowiada o tym wydarzeniu. Traktat chrześcijański, który mu podają, bierze co prawda do ręki, ale nie ma ochoty na rozmowę. Nie zaprzątam sobie głowy wiecznością. To będzie dla mnie podróż w siną dal. Nie mam ochoty o tym rozmawiać. Do widzenia. Tak powiedział kierowca. Podróże z pasażerami są chlebem powszednim dla kierowcy. Jednak podróży w siną dal, a więc podróży bez sensu i celu, nie ma w programie żadnego zawodowego kierowcy. Nikt by na to nie pozwolił. Również ten kierowca, który otrzymał tą ulotkę, nie powinien na to sobie pozwalać. Tu chodzi o wieczność. Chrześcijanie są w podróży. Chrześcijanie wiedzą, ziemia to ich tymczasowe miejsce pobytu. Ojczyzną wierzących jest niebo. Do tego celu zdążają. Co prawda, podróż życia jest długa i często trudna, ale oni znają cel i to dodaje siły. Nie. Życie to nie jest podróż siną dal, to nie jest podróż w nieznane. Chrześcijanie są świadomi, dokąd zmierzają. Do domu. Jeśli cel jest inny, należy zawrócić. W domu ojca mego wiele jest mieszkań. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 2 do 3 wersetu.